Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na posiedzeniu Komisji Budżetu Samorządu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Witam serdecznie Pana Wójta, Pana Wicewójta, Pana Sekretarza. Witam zaproszonych gości w osobach prezesów, Pani Prezes Polimetu, Pani Doktor Gilowska, Pan Doktor Hadria, Pan Dyrektor Pogotowia, Pan Wojciech Waligura. Przepraszam, że nie po nazwiskach, ogólnie Panie Dyrektor wszystkich przedszkoli naszej gminy, Panią Dyrektor Szkolnictwa, Panie Sołtys, całe z naszej gminy i wszystkich członków komisji. Proszę Państwa, czy do porządku posiedzenia mamy jakieś uwagi albo wnioski? Czyli uważam, że porządek mamy dzisiaj, 4 punkty jest przyjęty. Dziękuję bardzo. Pierwszy punkt naszego posiedzenia, proszę Państwa, mamy sprawa podstawowej służby zdrowia na terenie gminy. No i proszę Państwa, no tutaj może bym krótko oddał głos przedstawicielom służby zdrowia, bo teraz dostaliśmy właśnie z ulotki z propozycjami, z ofertą, ale tak krótko może omówić, a później jakie będą pytania do Państwa, to proszę Państwa, to zacznę. Pani doktor, proszę bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Spotykamy się jak co roku w celach informacyjnych i nie tylko, żeby również usłyszeć uwagi Państwa co do tego, co możecie, że tak powiem, zaproponować i czego oczekujecie. Na wstępie przede wszystkim chciałam złożyć serdeczne podziękowania za bardzo dobrą współpracę z Urzędem Gminy, za pomoc, jaką wykazujecie Państwo, jeśli chodzi o Panów Wójtów i Państwa Radnych, w to, żeby poprawić, że tak powiem, infrastrukturę budynków, bo jest ona już dość wiekowa. I myślę, że ta współpraca jest modelowa, dlatego że przez to, że poprawiamy jakby jakość pomieszczeń, to ENZOS może poprawiać się Państwo jakość pomieszczeń. My również dokładamy swoją cegiełkę modernizacyjną, ale dzięki temu możemy skupić się na świadczeniach zdrowotnych, na tym, żeby tych usług udzielać coraz więcej i coraz lepszej jakości. I dzięki temu właśnie ta ilość i ta oferta, którą tutaj w naszej ulotce informacyjnej otrzymaliście Państwo, bo nie jest to żadna oferta jako taka, czy jakby ulotka, która może nas promować, tylko jest to informacja dla Państwa, jaki rodzaj usług jest przez nas wykonywany. I może powiem, co w tym roku i w jakiej ilości już od listopada 2014 do listopada 2015, jaki jest zakres usług w podstawowej opiece zdrowotnej, w specjalistyce i fizykoterapii wykonaliśmy. Muszę Państwu powiedzieć, że łącznie za ten rok w naszych ośrodkach na terenie gminy, czyli w Czańcu, Kobiernicach, Bujakowie i Porąbce, w podstawowej opiece zdrowotnej przyjęliśmy 54 tysiące osób. To jest o około 2 tysiące osób więcej niż w roku 2014. I tak w POZ-cie w Porąbce dorosłych 11500, dzieci 3600. W Czańcu 12349 dorosłych, 5776 dzieci. W Kobiernicach 9800 dorosłych, 4368 dzieci. I w Bujakowie 6684 osoby. Jeśli chodzi o poradnie specjalistyczne, w roku 2015 przyjęliśmy 13451 osób, co w porównaniu z rokiem 2014 jest ponad 250 osób więcej, bo wtedy przyjęliśmy 10790 osób. I poradnia kardiologiczna przyjęła 2000 osób, neurologiczna 2600, laryngologiczna 1300, okulistyczna 1430, chirurgiczna 2490, rehabilitacyjna 830, ginekologiczna 1900 i diabetologiczna 761. Wykonujemy również badania USG, 1045 w sumie, laboratoryjnych badań 52908,
430 badań EKG. W gabinecie fizykoterapii wykonaliśmy 78 547 zabiegów. Jeśli chodzi o inne rzeczy, uczestniczyliśmy w ogólnopolskich dniach spirometrii. Muszę powiedzieć również, że Enzos Polimek uzyskał wpis jako jednostka certyfikowana w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie do kształcenia lekarzy rodzinnych. Jest to ogromne dla nas wyróżnienie, dlatego że na terenie powiatów bielskich jesteśmy jedyną jednostką taką. Jeszcze jest tylko Cieszyn, tutaj z najbliższych okolic, a potem Katowice, Zabrze. Także uważam, że jest to dużym naszym sukcesem. Jeśli chodzi o również taką rzecz, zwłaszcza w specjalistyce, musicie Państwo mieć świadomość, że w specjalistyce fundusz co roku przyznaje nam określone limity i my co roku poza te limity wychodzimy. W poradni kardiologicznej przyjęliśmy 180 osób więcej, w poradni diabetologicznej 74 osoby więcej, neurologia 502 osoby więcej, chirurgia 125 i u 94 osób dokonaliśmy zabiegów fizykoterapeutycznych poza limit. Wiadomo jest rzeczą, że są to usługi na chwilę obecną niezapłacone. Są to usługi, które wykonał nasz personel i one są poza limitem. Jak fundusz się do tego odniesie, pewnie tak samo jak w tamtych latach, czyli po prostu za nie nie zapłaci. Więc są to rzeczy, które no, pozostają naszym kosztem, ale pacjent usługę miał wykonaną. Chcę powiedzieć również taką rzecz, że tak jak co roku, serdecznie dziękuję za remonty pomieszczeń, które się odbywają na terenie ośrodku. I oczywiście, jeśli chodzi o Czaniec, dokonano dużego remontu dachu położenia elewacji. W Ośrodku Zdrowia w Porąbce dokonano demontażu starych piecy i zakupiono nowe piece CO. Także tutaj jest ogromne nasze podziękowanie w stronę Państwa, dlatego że wiadomo, że bez pieca się nie dopracować w zimie, a również elewacja i dach w Czańcu wymagała pilnego remontu. Również my dokonujemy własnych prac modernizacyjnych w ośrodkach i za 2015 jest to kwota, jaką wydaliśmy sami, około 25 500 zł. To tak może na chwilę obecną. Jak zawsze mam prośbę o dalszą pomoc na rok 2016, ale pozostają obecnie do dyspozycji Państwa. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa ma? Pani prezes, czy jakieś pytania? Proszę bardzo. Nie ma? Proszę, pan doktor. Ja też mam, ale czekam aż. No, ja mieszkałem w Kobielnicach, bardzo dużo mieszkańców w Porąbce i dosyć dużo mieszkańców zadaje pytania. Co się dzieje w ośrodku zdrowia w Porąbce, że jest tak wielka rotacja lekarzy? Jest wlotka z publicznego zakładu i wiem, że jak idę do pediatry, to są dwie panie. I wiem, że ona jest jedna z w tym czasie, druga w tym czasie. I zarejestruję się, że tam zatrudni się i wiem, że idę do tej pani. A w Porąbce się dzieje tak. Wczoraj właśnie była pani z Polonki, przypadkowo, i pyta, dlaczego tak jest, że ona nie może chodzić do jednego lekarza, bo co przyjdzie, to znowu ktoś inny ją przyjmie. I znowu od nowa, od nowa, od nowa, od nowa. Czy lekarze się zmieniają? I co jest powodem tego wszystkiego? No bo to już reaguje na pacjenta, jak on idzie do lekarza, chodzi do niego tam mieszka, pół roku, rok, a nagle przychodzi, jest inny lekarz. No i znowu wszystko nowa. I się zmieniają bardzo często się lekarze. No i ludzie są zdezorientowani, co robi dalej. Nie? Tak, odpowiadam na to pytanie. Sprawa skomplikowała się w momencie, jak odszedł pan doktor Gaczyński. I bardzo intensywnie poszukiwaliśmy następnych lekarzy do współpracy. Tak się składało, że
No, do tanga trzeba dwojga, czyli musi być lekarz, który jest przygotowany do pracy w POZ-cie, bo taka jest prawda i musi być też ze strony pacjenta jakby gotowość do współpracy z tym lekarzem. I stąd, ponieważ zdajecie sobie Państwo sprawę, że kadra medyczna w Polsce jest mocno niedoszacowana ilościowo, ponieważ we wszystkich krajach ościennych na 1000 mieszkańców mamy minimum 3 lekarzy, w Polsce 2,3. To samo jest z personelem pielęgniarskim. Więc pozyskać lekarza do pracy na dłużej w podstawowej opiece zdrowotnej rzeczywiście w tamtym roku i na początku tego roku było bardzo trudno i stąd ci lekarze się zmieniali. Na chwilę obecną są dwie panie doktor, które zostały zatrudnione w POZ-cie. Została pani doktor Kaczmorkowa i na stałe została przyjęta pani doktor, która ma specjalizację z interny, ma specjalizację z reumatologii i z medycyny paliatywnej, ma doktorat, przeniosła się do porąbki i będzie na stałe przyjmować już porąbce. Więc myślę, że ta sytuacja została jakby na chwilę obecną pozytywnie załatwiona i tego problemu być już nie powinno. Ale zgadzam się z panem, że przejściowo taki problem był, ale no czasem człowiek robi wszystko, żeby to zmienić, nie zawsze ma możliwości. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? To ja może nawiążę do tego tutaj, potwierdzam to i pani też zgodziła się z wypowiedziami poprzednika mojego, bo rzeczywiście ja też bardzo dużo skarg, po prostu skarg od mieszkańców miałem, że co idzie do drugiego lekarza rodzinnego, nie pani Kaczmarek, tylko że non stop Beszer był rzeczywiście lekarz rodzinny, ale to już pani wyjaśniła. Tak, natomiast teraz doktor Kaczmarkowa się pochorowała, no sytuacja jest czasem szczególna, że ktoś zapaluje i trzeba zastępców zapewnić, tak jak to jest. Ja mam jeszcze takie, co uwagi mieszkańców porąbki, pani doktor, i to się potwierdziło, bo ja czasami też próbowałem. Nie uogólniam, tylko odbieranie telefonów, rejestracja się telefoniczna w porąbce. Nie wiem, jak w innych ośrodkach. Osobiście też kilka razy próbowałem. Nie. Byłem świadkiem, jak się rejestrowałem, bo byłem po receptę. O, na przykład jest personel, w cudzysłowie, wszystko powiem, przepraszam, stary, prawda? Pani Marysia, pani Grażynka. Poznaję po głosie, ile razy mam potrzebę, bo mam wnuków, dzwonię, odbierają. Ale czasami jest, naprawdę się z cudem graniczy, żeby się do rejestracji dozwolić. Naprawdę tak jest. Ja byłem świadkiem i byłem świadkiem, nie znam tego personelu, tego młodszego. Byłem świadkiem, czy rejestruje się. No, owszem, wydrukuje, drukowała pani tamte recepty. No to musi skończyć. Ale skończyła, telefon dzwoni, ja się no, po prostu zapytam, przepraszam, dlaczego pani tego telefonu nie ma. I to są takie naprawdę przypadki nagminne i to się potwierdza, bo jestem tego świadkiem i osobiście kilka razy też miałem doświadczenia, mam blisko, to sobie nie ma potrzeby, jak się nie dodzwonię, to sobie minutka jestem w ośrodku zdrowia i pójdę sobie, zarejestruję się czy coś takiego, ale były takie skargi pani doktor mieszkańców porąbki, naprawdę, żeby to może jakoś, ja rozumiem, jak mają, no jest praca, jest, bo teraz tej papierkowej roboty jest bardzo dużo, no ale ten telefon można w ciągu tam na przykład 10 minut odebrać, prawda? Tak, zgadzam się z tym faktem, również mnie znane są te problemy. I na bieżąco staraliśmy się je rozwiązać i wynika to z dwóch rzeczy co najmniej. Z jednej rzeczy takiej, żeśmy taką informację telefoniczną, że tak powiem, wgrali, żeby były jakby telefony wewnętrzne, żeby ten pacjent wiedział jak do laboratorium, jak do POZ-u, jak do specjalistyki i to troszkę wydłuża też i czasem trudniej się dodzwonić. Druga sprawa jest taka, że jak pacjent dzwoni, bo musicie Państwo wiedzieć, że o ile w Czańcu czy w Kogienicach, to jest głównie POZ i tam się człowiek rejestruje, załatwia sprawę i telefon się odkłada, to tyle u nas, jeśli pacjent dzwoni i rejestruje się do specjalisty, to raz, a dwa, że to ogromnie wydłuża czas rozmowy, dlatego że trzeba zarejestrować imię, nazwisko, PESEL, datę wystawienia skierowania, kod ICD-10, jeszcze pacjenta wpisać na termin i powiedzieć, do kiedy to skierowanie ma donieść, bo ma na to 2 tygodnie, więc wiadomo jest rzeczą, że informacja, którą się podaje, wydłuża się w czasie i stąd następny pacjent nie może się dodzwonić. Podjęliśmy dwa rodzaje działań. Po pierwsze to likwiduje ten komunikat, może będzie łatwiej, a po drugie przenoszę całą rejestrację do specjalistów w inne miejsce, żeby oddzielić POZ od specjalistyki, żeby nie zaburzać po prostu jakby tego ruchu pacjentów. I myślę, że
I to od nowego roku na pewno ruszy. I numer telefonu będzie inny. I numer telefonu będzie inny i to też myślę poprawi organizację i funkcjonowanie. Także też jest mi to znane i kroki zostały podjęte. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Radny. Ja nawiązując jeszcze do tego tematu, tylko mówię z autopsji, że jak się do pani doktor neurolog rejestrowałem, nie może za często do tych lekarzy, to miałem taką sytuację, że pani odebrała, wszystko spisała, a jak poszedłem na ułożony dzień, to w ogóle nie byłem zarejestrowany. Bardzo mi przykro. Nie, ja mówię to nie, że ktoś tam mówił, tylko ja to przeżyłem. A teraz mam jeszcze jedno pytanie. I nie został pan przyjęty? Nie, no musiałem czekać do końca, nie na jako ostatni. No, pytanie tej pani w recepcji było takie, co mnie szokowało, a u kogo się pan rejestrował? No i szczęka mi opadła, bo jak ta pani mi się nie przedstawiła, to ja mam wiedzieć, nie? Także to, ale teraz mam pytanie jeszcze, bo nie wiem, wie pani, jak to się do tych 25 tysięcy, które powinien zainwestować. Jak to rozumieć, bo nie mam rozeznania w ogóle kwotowego, nie? Bo, znaczy, no, dla mnie to są jakieś... Mówię, że to są środki, które myśmy również przeznaczyli na modernizację obiektów. Wiadomo, że to są obiekty stare. Więc tak jak i państwo ponosi, mówię o gminie, która ponosi koszty, tak i my, jeśli na przykład są rzeczy drobne, które możemy naprawić, czyli tu wymienić rurę, tam coś wymalować, tak jak dokonaliśmy remontu w piwnicy w Ośrodku Zdrowia w Czańcu, czy w Ośrodku Zdrowia w Kogiernicach, no to są koszty po naszej stronie i o takie rzeczy nie prosimy urząd gminy, prosimy o rzeczy zasadnicze i poważne i stąd są to również kwoty, które są płacone przez nas za robociznę z tego tytułu, więc to jest taka kwota, którą wymieniłam. Nie dotyczy sprzętu medycznego. Nie, ja tylko dlatego pytam, remont. Ja wynajmowałem pod hurtownię i płacę czynsz, nie? To wymagam od tego, który mi wynajmuje, aby te wszystkie sprawy robił. Ale jak to jest w ogóle rozegrane, nie? No tak to jest tak, że czy idzie drobne remonty, do czy wymujecie, czy ja tylko pytam, tak, to jest rozegrane. Ja to mam z autopsji. Że ja płacę czynsz płacę i mam wymagam. Proszę to zrobić, to naprawić, bo to jest tak i tak, nie? No. Jeśli są ale tam miałem wtedy 5 lat temu, miałem 16 zł netto metr kwadratowy, nie? No i my mamy bardzo korzystną umowę i z tego tytułu, bo w tej umowie mamy wpisane, że drobne remonty są po naszej stronie. Dziękuję. Dziękuję. Pan Filarski, proszę. Dziękuję bardzo. Ja może troszkę z innej drogi, ja chciałem pani dyrektor bardzo podziękować za tą opiekę, którą mieszkańcy mają. Do mnie akurat żadne skargi nie dotarły do chwili obecnej. A mamy tylko jak taką jedną prośbę, gdyby. Apel, który jest związany z Urzędem Zdrowia, ale nie aż tak bezpośrednio. To znaczy, dla mieszkańców jest poważnym problemem likwidacja punktu aptecznego, który jeszcze do niedawna i przez ostatnie 8 lat prowadził pan Wigle. Szczególnie ta starsza część populacji no ma rzeczywiście problem. Jeśli ma jeździć, prosić o to, gdyby pani dyrektor była w stanie w jakikolwiek sposób nas pomóc rozwiązać ten problem, gdybyśmy wdzięczni. I o naszych mieszkańców, i o pani pacjentów. Nie rewelacyjnie, tak to określa. Nie rewelacyjnie. Nawet jeżeli był jakiś problem, to był zaraz z panią doktor i panią marszałek i nigdy nie było tak, żeby tutaj został bez leków, a teraz się tego po prostu obawiają. No tak się stało, jak się stało dotychczasowy podmiot gospodarczy, który zapewniał tą usługę, no i stwierdził, że rachunek ekonomiczny nie przeważa do dalszych prowadzenia. Więc to jest taki, w tej chwili, jeśli chodzi o służbę zdrowia, bo ja powiem, to taki najpoważniejszy nasz problem. No dobrze, ja coś zapisałam, jak tylko będę w kontakcie, problem, to ja przekażę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan Sobiak. Panie, dziękuję i wymienia pani wszystkie ośrodki zdrowia, to wszystko pięknie wygląda. Nie wiem, czy pani też wynajmie ten ośrodek zdrowia w Kobylicach, czy pani patrzy na to. Przecież tam jest kotłownia chyba z 40-letnia jeszcze na kotłach Bepisowskich. I przez kilka lat tak patrzę, obserwuję, to pani nic w tym kierunku nie robi, żeby tam coś zmienić. Tynki spadają, żeby jakieś drobne jakieś wnioski, jakieś coś pani wyżuje, tam trzeba zmiany kotłów. Zero zainteresowania. I radni muszą to wszystko robić, ja był radnym i ja był zainteresowany tym zdrowia czy innym jakimś. Przecież to nie należy do nas, tylko pani jest dzierżawcą i myślę, że też trzeba troszeczkę pomóc radnym.
i wyjść z inicjatywą, że trzeba zmienić kulturnie, że trzeba to, że trzeba tam to. No, pani tu prezentuje ośrodek wyleczania, ośrodek zdrowia, koronka, a z kobietą nic. Właśnie na 2.16. Może pan wicer być tutaj. Ja może zabiorę głos, bo to akurat to jest inicjatywa, tu nie ma. Wiem, co jest. Ale to jest inicjatywa czyja? Prawnych z kobiet. Ale proszę pozwolić mi powiedzieć. Proszę pani. Proszę właśnie... zobaczyć, wszyscy przejedźcie się zobaczyć, jak to sobie wygląda. Jeśli chodzi o ośrodek zdrowia w Kobiernicach, to nie jesteśmy jedynym podmiotem wynajmującym, to po pierwsze. Po drugie, nie da się i mam świadomość o określonych środków, które ma urząd gminy. Jeśli była sprawa pieca, który u nas był, po prostu nie nadawał się do eksploatacji i trzeba było pilnie to zrobić, no to się zrobiło obecnie. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o Kobiernice, to właśnie jest z mojej strony prośba, żeby w roku 2016 również przejrzeć się i dokonać zmiany tych piecy. Także również mam to na uwadze i bardzo często jestem w ośrodku w Kobiernicach i na 2016 jest moja prośba nie tylko o kotłownię, ale przede wszystkim o elewację i dach, bo tam to wszystko rzeczywiście wygląda jak wygląda. Więc... My już mamy budżet zaplanowany, jest grudzień za chwileczkę, a pani teraz, jak pani przypomniałem o tym, to pani teraz wychodzi z tym. Nie, ja teraz wychodzę, bo na 2.16 miałam za chwilę zabrać głos i wtedy by pan to usłyszał. Pani popatrzy do budżetu, już jest budżet zaplanowany. Przepraszam, że jest w no to jest, ale kto za tym chodzi? Chyba dzierżawca powinien, nie? To jest jego miejsce pracy. Nie to, że proszę pracy tej dzierżawy, to jeszcze. W ośrodku zdrowia w Kobiernicach jest wiele problemów, które musimy rozwiązać, także to myślę, że należałoby nie tylko jako nam wynajmującym, bo tak jak powiedziałam, nie jesteśmy jedynym podmiotem, który tam wynajmuje i należałoby w tej sprawie również podjąć działania. Dziękuję. Pan Żawiecki prosił o głos. Proszę. Bardzo przepraszam, że jestem nowym radnym. Kurde, nie wiem, czy to pytanie do pana wójta, bo ja po prostu nie jestem w stanie nadążyć za to się myślenia i czy skieruję to pytanie tak ogólnie, nie może ktoś odpowie. Bo ja to rozumiem tak. Jeżeli jest najemca, to on płaci czynsz, nie? A dzierżawca powinien tak ustalić ten czynsz, że wszystkie remonty po stronie dzierżawcy, znaczy najemcy powinny być, znaczy nie najemcy, tylko dzierżawcy, nie? Czyli ja mówię, gmina remontuje, a pani jak wynajmuje, to pani powinna płacić. Ja nie wiem, jak to jest rozliczane, bo jeżeli, ja tam teraz taki przykład, jeżeli na przykład my, jako sołectwo Czarny, nie możemy prywatnej drogi naprawić, czy tam nabyć nawet utwardzić jej, bo to nie jest gminy, nie? Czyli nie jest nasze, nie? No to dlaczego, jakim prawie, jak wy to rozliczacie, że wy swoje pieniądze, w nie swoje rzeczy inwestujecie? No tak robimy. No nie, ale ja tego nie rozumiem, ale to nie pieniądze. No ale jak się płaci 2 złote dzierżawy, no to za co? No to zacznijmy od tego, że coś tu jest chyba, ja nie wiem, ja jestem nowy, ale dla mnie to jest nie tak, bo pani powinni płacić czynsz i żadne remonty nie powinny interesować. Znaczy, a czynsz to... powinien być tak dostosowany, żeby było stać gminę na te remonty. To znaczy, to jest moje zdanie, znaczy ja tu armii. Dziękuję. Pan Gotemba prosił o głos, proszę. Nie, tylko ja tego nie rozumiem. Jak pani rozliczy te pieniądze, które to 25 tysięcy? Niech mi pani powie, bo ja prowadzę działalność. Jak pani to rozlicza? Że pani co, kupiła do urzędu gminy Porąbka, czy dała pani łapówkę? No bo to nie tak rozumiem pani, prawnie, nie? Prawnie. To jest inwestycja w obcym środku trwałym i tak to się nowa rozlicza. Środek trwały. Proszę pan Gotemba. Proszę państwa. Takie kilka słów natury osobiste. Ja jestem bardzo zadowolony z opieki medycznej. W zakresie lekarzami tym takie korzystam. Ze środka w Kobiernicach. Myślę, że jestem osobą wielą osobą. Bardzo dziękuję. Natomiast opieka medyczna generalnie w Polsce to jest problem, który próbują się porać różnego rodzaju problemy dzielnicy. Od 25 lat wiemy, że są nowe pomysły, co zrobić ze służbą zdrowia. Jak te pomysły będą wyglądały, jak one rzeczywiście będą wdrażane. Życie, to czas pokaże, bo z moich osobistych doświadczeń, myślę nie tylko z moich, wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia jako jeden z motorów
odpowiedzialne za zdrowie Polaków. Funkcjonuje tak jak trzeba. Opieka medyczna w Polsce jest organizowana naprawdę na bardzo niskim poziomie. Ma jako święty, wygląda to bardzo różnie. Pani profesor mówiła, to szereg usług medycznych, chociażby w szpitalach, realizowanych jest w ręki. Kolejna sprawa to nasze kontakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ostatnim czasie miałem ich ze szpitala. I z przykrością muszę stwierdzić, że urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia swoich pacjentów w perfidny sposób okłamują po prostu. Kłamią, udzielają fałszywych informacji. Ja firmom medycznym, które muszą prowadzić określone rozmowy, negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia, ja tylko Państwu skończyłem. Bo sam przekonuję się na własnym przykładzie, że to są rzeczy, to jest kabaret po prostu. To porządku urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia potrafią wymyślić. Na dzień dzisiejszy okazuje się, że uzyskanie określonych usług medycznych jest o wiele bardziej uproszczone i można je uzyskać za granicą, chociażby w pobliskich Czechach. Jeden przykład Państwu podać. Czech w ogóle nie czeka na usunięcie przysłowiowej zaćmy, która występuje w określonych miejscach bardzo często. Polak musi czekać 3 lata. Będąc Polakiem, można uzyskać doświadczenie za granicą do miesiąca, do 2 tygodni. To jest jego problem. A to jest Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego że Narodowy Fundusz Zdrowia powinien refinansować w określonym zakresie taką usługę medyczną. Natomiast ja osobiście czekam na zwrot pieniędzy w pół roku. Ciągle jestem tylko informowany, że sprawa jest tak wysoko skomplikowana, że oni w pół roku muszą załatwiać tę sprawę i nie wiem, kiedy jeszcze to się nagrywa. Jestem osobą cierpliwą, więc poczekam, jeszcze wrócą na pewno na pół roku. Natomiast z tym wiąże się jedna ważna rzecz i podpowiadam zarówno dla pana dyrektora Fotoprocia, jak i dla pani prezes. Należy w jak najszerszym zakresie informować mieszkańców naszej gminy o możliwości korzystania z usług medycznych za granicą w oparciu o dyrektywę unijną. Świadczenia medyczne, które są jednodniowe, znaczy nie wymagają pobytu za granicą ze strony mieszkańców, nie wymagają zgody Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc szereg zabiegów, tak jak chociażby tą przysłowiową zaćmę można sobie zrobić, nie prosząc Narodowego Funduszu Zdrowia, który w zakresie określonej kwoty musi nam refinansować tą usługę. To jest jedna rzecz. Myślę, że znalazłoby się więcej zabiegów medycznych jednodniowych, które nie wymagają zgody Narodowego Funduszu Zdrowia. Myślę, że dobrze by było, gdyby informacja o tym docierała w jak najszerszym zakresie do pacjentów grupy medycznej, która funkcjonuje na terenie naszej gminy. To jest taka ogólna uwaga, prośba, podpowiedź. Ja już wielu osobom doradziłem, jak to zrobić. Myślę, że dobrze by było, bo życie jest zdrowie nadrzędne i to jest zawsze wspólne. Należy ludziom pomagać, którzy w tych procedurach administracyjnych nie są zorientowani, nie łatwo się nie pomóc. Tak ogólnie rozszerzyć bardzo dużo. Proszę Państwa, stawkę od płatności za część ustalił Pan Burmistrz. Ja wiążę Was podnoszę, że po pierwsze mniej gminne to jest nasz majątek. Powinniśmy dbać po prostu. Jeśli chodzi o dbałość do niego, to po pierwsze określają go ustawa tytułu kodeks cywilny, który wyraźnie mówi o tym, jakie są obowiązki najmującego, jako są obowiązki najemcy. Uważam za naganne udzielanie czy użyczanie pomieszczeń nieodpłatnie. To też obojętne, czy to jest chyba taka czy inna, to by zapłacić za wynajmowane pomieszczenia. Z jednej strony, z drugiej strony
zdajemy sobie sprawę, że usługi medyczne są to usługi szczególne i powinny one być przynajmniej w jakimś zakresie dotowane z pieniędzy naszych wspólnych z budżetu gminy. No na dzień dzisiejszy one są naprawdę na wysokim poziomie dotowane, bo jeżeli to się wykrzyczy na poziomie 2 złote, ileś tam, jest to bardzo niska kwota, wszyscy doskonale wiemy, że z tytułu tychże pozyskanych środków niewiele możemy w rządzie zrobić, jeśli chodzi o odtworzenie infrastruktury budynków, obiektów i tak dalej. To jest tak. A kolejna kwestia, no to właściciel budynku musi dbać o ten budynek. To do nas należy dbanie o te obiekty. Niestety wygląd budynków w Kobielnicach to jest tragedia. Ten budynek został gdzieś zniesiony w latach 60. w dużym udziale czynów społecznych. Mam takie odczucie, że od tego czasu zrobiono niewiele, albo zrobiono tylko tyle, ile musiało zrobić. Wydaje się, że została instalacja w środku wymieniona elektryczna, dlatego że ona już nie funkcjonowała tak jak trzeba. Oczywiście w środku wszystko jest wymalowane, wszystko musi spełniać określone wymogi sanitarne, dlatego że to jest służba zdrowia, prawda? Ale są określone przepisy, które można określić. Więc w odniesieniu do finansowania, utrzymania obiektów i tak dalej, to wymaga wszystko uważam poważnej rozmowy. Kto, w jakim zakresie i za co będzie płacił. Bo nie może tak być, że pogotowie nie płaci nic. Polimer płaci 2 złote. Jeżeli już, to nie płacą wszyscy, tyle nie mogą płacić. Kolejna sprawa, czy 2,50. Proszę mnie nie robić, tak zajęcie, nie wiem, czy to jest 2,50. 2 złote zgłosiła się gmina. Czy to jest kwota, która na dzień dzisiejszy odpowiada stawce, jaka powinna być za pomieszczenia na zdrowia funkcjonujące. Bo proszę Państwa, możemy sobie powiedzieć tak, że takie same stawki to będą za pozycję w stosunku do gabinetów prywatnych, które są. Przecież ci lekarze również świadczą określone usługi na rzecz mieszkańców. Dlaczego oni mają płacić więcej? Albo to może ich do ziemi zwolnimy wszystkich wtedy z tego, żeby nie płacili Proszę Państwa, to w jaki sposób musi być uregulowane, to no, tak się składa, że Rada Gminy tutaj w tym zakresie nie ma za dużo do powiedzenia, bo dlatego, że to nie Rada Gminy ustala stawki płatności, to jest prerogatywa pana wójta i pan wójt z odpowiedzi odpowiedzialnych za to, jak to jest kształtowane. Czy możemy wziąć mieć pretensje do pana wójta, też bardzo mogę zwrócić prośbę do pana wójta, panie wójcie, niech pan coś z tym zrobi. Natomiast naszą dobrą wolą jest, że uchwalając budżet przewidzimy określone pieniążki na takie czy na inne cele, które są przeznaczone na ogólny program szeroko pojętym w zakresie. Proszę Państwa, nie wiemy jak się ustartuje sposób zorganizowania służby zdrowia u nas w Polsce. Bo ktoś kiedyś w tej gminie zdecydował, że podstawową formą świadczenia usług medycznych będą niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miejsce publicznego zakładu opieki zdrowotnej, gdzie wtedy gmina jako właściciel mogła prowadzić takie działania, takie wybory. Proszę Państwa, myślę, że sprawy finansowe to jest jedna kwestia i uważam, że one powinny być tutaj regulowane. Natomiast niedobrze jest, jeżeli na terenie gminy prowadzone są jakieś działania konkurencyjne, że moje jest lepsze, tamte jest lepsze. Tu chodzi o zdrowie. I jeżeli nie będzie poważnej rozmowy na ten temat, dogadania się w tym zakresie, to mieszkańcy będą narzekać i to jest to sprawą. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że przy tej masie, przy tej ilości pacjentów, jakie są w obsługi warunków, mogą zdarzyć się tego rodzaju przypadki, kiedy pacjent będzie niezadowolony. To tak statystyka nam wskazuje, że ze względu na to, ile się starali, to może wystąpić. Proszę Państwa, to może wystąpić ze względu na to, czy w przypadku pogodowia, czy w przypadku
polimentu czy jakiegokolwiek innego szpitala. Czasami to się kończy tragicznie, sami wiemy, słyszymy o tym różnego rodzaju publikacjach, jak to wszystko wygląda, no niestety tak się składa, że wiedzą, że to będzie się do śmierci. Ja w każdym bądź razie stwierdzam, że po pierwsze my jako gmina, jeśli chodzi o kobietnicy z tym ośrodkiem zdrowia, musimy coś zrobić. To nie może tak być, on tak nie może wyglądać, to ruina. To świadczy o całej gminie, nie tylko o mieszkańcach kobietnych. Te odrapane ściany, te odlatujące tynki, no mimo, bo mamy własne brygady robocze, to przynajmniej ten tynk będzie zatynkowany, niech to jakoś wygląda. Nie wiem, na dzień dzisiejszy już, czy są możliwości pozyskania określonych środków unijnych na temu modernizację tego, z uwagi na to, że tam wynajmowany jest na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Czy ich nie ma, bo w tej gminie wydawane są pieniądze na dużo różnych rzeczy, które mniej lub bardziej są nam potrzebne, natomiast te wydatki są konieczne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan nie czytał tego budżetu nowego, ale też był pan przeciwnikiem przedszkola publicznego w Kobylicach. A my to wszystko robimy dla mieszkańców naszych. Przecież rodzice to od razu czuli i są tak zadowoleni, że to jest przedszkole publiczne, a nie nieopłatne. I to samo jest z ośrodkami zdrowia. To był kiedyś wielki błąd, że stworzono taki twór jak niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Przecież to jest porażka. To jest prywatna firma, jest tam kilku zarządców dwóch i to są dochody dla nich. Ja ze swojej firmy, już kiedyś to podkreślałem, płacę 20 zł za metr kwadratowy swojego budynku. Podatku. Działalność oprócz tego jeszcze inne są sprawy. I moje zdanie jest takie, że ośrodek w Kobielnicach powinien być jeden jako wzór, jako cały ośrodek publiczny zakład opieki zdrowotnej. I do tego będziemy dążyć, bo nie może być, bo się już zaczynają jakieś tam przepychanki, już to, już tamto. Ja wiem, ile kosztował remont piętra, który już był też prawie ruiną i po czyjej stronie to było, nie będę się wypowiadał, znam kwoty, ale koszty poniosło miejskie pogotowie, remont gmina nie dożyła ani złotówki. I to są wielkie kwoty i następne kwoty już są przewidziane do dalszej jakiejś kontynuacji tego, dalszych remontów i znowu przeznaczone są środki czerwieńskie pogotowie i to są kwoty nie 25 tysięcy, tylko 10 razy tyle. Dziękuję. I konkurencja powinna być, bo w całej Polsce tak jest. Jak ja w 43 lata otworzyłem firmę, to byłem na teren powiatu żywieckiego, oświęcimskiego, sam dwóch było. A teraz jest, co drugi to jest instalator, to znaczy wyszkoliłem ponad 150 uczni, to z czegoś się to biorą takie linie. Dziękuję. Pan Kostym jeszcze raz proszę. Panie Rady Sobie. Ale nie, proszę Państwa, nie rozmawiamy. Naprawdę, bo mamy te gości i mamy tematy. Bo to niczego nie wiadomo. Nie słucha Pan tego, co mówiłem. No. Natomiast to nie ja prywatyzowałem opiekę medyczną na terenie gminy, to Pan prywatyzował. No dziękuję bardzo, bo naprawdę to do niczego nie... Więc proszę nie mieć pretensji o prywatyzowaniu służby zdrowia. Natomiast podmioty muszą być traktowane jednakowo. To elementarna uczciwość tego wymaga, że jeżeli jeden płaci nic, to drugi też nie płaci nic. I być może wtedy ten drugi, który nie płaci nic, również będzie brał i inwestował więcej w tą infrastrukturę, która jest. Poza tym to jest nasze mienie i to my powinniśmy starać się o utrzymanie tego mienia na drugim poziomie, a nie firma wynajmująca ma ponosić określone koszty, które wynikają z jednej strony z kodeksu cywilnego, a z drugiej strony wynikają z zawartej umowy. Koniec kropka. Jeszcze jedno, że przypomnę Państwu, starszym radnym, którzy tutaj są, że to z naszych pieniędzy spółka Polimet została obdarowana kwotą 300 tysięcy. I to te pieniądze mogą być przeznaczone na przykład na remont ośrodka zdrowia. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeżeli pogotowie nie płaci nic, to może powinno zacząć płacić. I wtedy doszłoby do równości podmiotów. To nie można tak, że jedno jest lepszy, drugi jest gorszy, w zależności jak mi się to podoba. Bo ten zainwestuje, ten nie zainwestuje,
tego obdarujemy, temu obniżymy. No nie, to coś tu nie gra z tym zarządzaniem, o czym wiemy. I dlatego to wygląda tak, jak wygląda. Natomiast my jesteśmy właścicielami i powinniśmy się o to prosić. Gmina jest właścicielem ośrodka zdrowia w Kobiernicach. I jasno musimy sobie wziąć i powiedzieć, że to naszym psim obowiązkiem jest ten gminę remontacją. Dziękuję. Pan Wójt prosił o głos. Proszę bardzo. Znaczy ja chciałem się odnieść do tych remontów jeszcze, bo jeżeli chodzi o remonty, to jasne spodziewanie w ustawie dyrektorowi gminy komunalnej, że remonty główne i okresowe ponosi właściciel obiektu, także najemca może ponosić jakieś wydatki na remonty tak zwane bieżące, gdzie to jest malowanie, takie no drobne rzeczy i my tak to lubimy. No ja wiem, no pan mówił o tym, ja tylko mówię panu Drzewieckiemu, bo pytał o tym, że po prostu tak to wygląda, że no, gmina ma obowiązek ponosić te remonty główne, podstawowe obiektu, a to co robimy, to co tam pani dyrektor mówiła, że wykłada pieniądze, to wspólnymi siłami my na przykład dajemy ludzi, pani dyrektor kupuje farbę czy coś, no chcemy, żeby to wyglądało jakoś, żeby ludzie przychodzili do pomieszczeń, które są czyste i dobrze utrzymane. Jeżeli chodzi o pogotowie, to, że nie płaci. Pogotowie będzie płaciło, pan dyrektor w ogóle się nie uchylał tego, że nie chce płacić. Po prostu będzie od 1 stycznia zawrzemy stosowną umowę i wszyscy będą płacić jednakowo, tak jak jest. Żeby była tak zwana sprawiedliwość ludowa, jak tutaj niektórzy mówią. A jeżeli chodzi o te czynsze, które mam naliczone, to jakby państwo poszperali po okolicznych gminach i potem to wcale tych czynszów nie mamy najniższy, bo widziałem jakąś złotówkę niedaleko tutaj gminę za czynsze, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Po prostu już mówię wiele razy, że pewne rzeczy wywala się po to, żeby to funkcjonowało. Ja akurat myślę, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia ogólnie, nie mówię czy to jest Polimer, czy to jest pogotowie, to w naszej gminie funkcjonuje to bardzo dobrze. Przejdźcie się państwo do sąsiedniej gminy Czernichów, zapytajcie ludzi, gdzie chodzą, do której gminy. Do lekarzy, to państwo powiedzą prawie większość, że chodzi do naszej gminy do lekarzy, bo tam praktycznie służba zdrowia leży. A u nas to, chwała Bogu, jeszcze funkcjonuje i nie jest tak źle w tej materii. Takie jest moje zdanie na ten temat. Dziękuję. Czy proszę państwa, są jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor albo pana? Jeszcze chciałam się proszę bardzo. Dwie rzeczy, jeśli chodzi o ośrodek zdrowia w Kobiernicach, to oprócz oczywiście elewacji dachu, to tam koniecznie musimy przystąpić do wymiany kanalizacji wewnętrznej, dlatego że w końcu została zrobiona kanalizacja i nie ma już problemu z jakby odprowadzaniem ścieków, bo co rusz trzeba było te ścieki, że tak powiem, wywodzić w ogromnej ilości i to kosztowało, więc to jakby jest do przodu. Natomiast trzeba zrobić remont wewnętrzny instalacji elektrycznych, właśnie kanalizacji do wprowadzenia wody, bo to jest stare, tak jak i stary jest budynek. To jest jedna rzecz i tak jak powiedziałam, na rok 2016 mam ogromną prośbę właśnie, jeśli chodzi o Kobiernicę. To jest docieplenie budynku, zrobienie elewacji, a przede wszystkim zrobienie dachu, bo tam to też jest już stan bardzo niebezpieczny. Plus ewentualnie jeszcze jakby poprawienie sytuacji parkingowej, bo ta sytuacja też nie do końca, jeśli są dwa podmioty, które funkcjonują od rana do wieczora i pogotowie w nocy, to ten dostęp i możliwość zaparkowania dla pacjenta też powinna być odpowiednia. Jeśli chodzi o pomoc Urzędu Gminy dla Polimendu, to nie było 300 tysięcy, tylko 32 tysiące i to żeśmy w ratach spłacili zgodnie z naszym porozumieniem. Także tutaj ta sprawa też została przez nas załatwiona i nie ma takiej możliwości, żeby taką kwotę od państwa otrzymać. I nie było takich kwot, prawda panie wójcie? Wygoda została zawarta przed sądem niezawisłym, który stwierdził, że nie ma żadnych znamion, jakichś darowizn lewych, czyli wszystko zostało załatwione zgodnie z prawem. Było kilka kontroli, łącznie z CBA na ten temat i wszystko okazało się, że jest jak w najlepszym porządku. To też tu kręci, albo pan poczytał. Ja nic nie wiem, co na to jest. 300 tysięcy, a pani mówi 30. 32 tysiące, na to jest. A też ma jakąś wiedzę, pani? No ja nie wiem, jaką mam wiedzę. Ja wiem, jaką ja mam wiedzę i wiem, jakie jest postanowienie sądu. To jest postanowienie sądu, niezawisłego.
Proszę Państwa, no ja przepraszam, ale było za zapuszczę, bo wydaje mi się, że ktoś nas tutaj zastępuje w jakimś zakresie. Po pierwsze, kwota jaka została ustalona wtedy, została ustalona przez regulamin na punkcie kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Polsce. Przez 4 lata gmina Polska podnosiła opłaty, płaciła za media użytkowane przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. I była tego kwota około 330 tysięcy złotych. I taka kwota została określona i pan wójt został zobowiązany do wyegzekwowania tej kwoty od spółki gminy. W wyniku obowiązku nałożonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową pan wójt wystąpił z inicjatywą do spółki gminy o zawarcie określonej ugody. Ugoda rzeczywiście została zawarta przed sądem. Ugoda została zawarta i została ona zatwierdzona, jeśli dobrze pamiętam, przez sąd okręgowy w Bielsku Białej. Z tym, że tak. Spółka Polimer zapłaciła 10% kwoty, czyli około 30 tysięcy. Natomiast ta pozostała kwota, więc niecałe 300 tysięcy, nie została zatracona, więc to Urząd Gminy zapłacił za to wszystko. I jeżeli weźmiemy i sięgniemy do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, to nie znajdziemy tam, Regionalnej Izby Obrachunkowej, tylko wyraźnie jest napisane, więc proszę mi nie insynuować, że ja sobie wyssałem coś z palca. Dlatego, że ja wyczytałem tych dokumentów. Mało tego, poprosiłem pana wójta o udostępnienie kopii tej umowy, ugody, bo nie posiadał, więc rzeczywiście zgadza się. Myśmy zapłacili za taki wstrzyk ponad 30 tysięcy, ale to jest określona część tego, co powinniśmy. Ale ja nie mam informacji, nie otrzymałam dokumentu od Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie mam wiedzy, że to jest 300 tysięcy, bo wtedy mogłabym się do tego odnieść i jakby z tym polemizować. Natomiast dobre są, tak jak mówię, zapłaciliśmy 32 tysiące na zasadzie ugody, więc nie można mówić, że sprawa nie była załatwiona, nie jest zamknięta. Proszę pana, więc ja nie mówię, że sprawa nie została załatwiona i potwierdzam, w jaki sposób ona została załatwiona. Natomiast to pan wójt z inicjatywy pana starosty, który był mediatorem, mediował pomiędzy gminą a spółką Polimer, w wyniku mediacji doprowadził do tego, że zapłaciliście 30 tysięcy. Natomiast sprawa jest zamknięta. Zostało to zrobione zgodnie z prawem, nie ulega żadnej wątpliwości. Sąd to zatwierdził, tylko możemy się na dzień dzisiejszy zastanawiać, czy ze społecznego punktu widzenia racjonalnego gospodarowania było to zasadne, czy było to niezasadne. Natomiast no, na dzień dzisiejszy nie możemy zrobić nic. To jest koszt. Tak zostało załatwione przez pana wójta, bo taką wyraził inicjatywę. I to, jeżeli już, to możemy mieć pretensje do pana wójta, natomiast nie do państwa. Bo ktoś podjął taką decyzję. Tylko trzeba jeszcze znać kulisy podjęcia tej decyzji, panie Kucemba, bo pan nie był przy tym, jak powstawał Polimer. Nie ma pan pojęcia o tym, jakie warunki były określane, jakie umowy były między nami, jak to będzie funkcjonowało. To była rewolucja wtedy, jak pan chciał rozwalić służbę zdrowia na terenie gminy Polonka, to można było podejmować drastyczne kroki. A na szczęście cały czas służba zdrowia na terenie gminy Polonka funkcjonuje, myślę, że w miarę dobrze i mieszkańcy są z tego zadowoleni. Może nie wszyscy, niektórzy się skarżą, ale to jest, na wszystko się skarżą. Nawet jakby ktoś Złote Góry im przynosił, to się też będą skarżyć, że mają za ciężko. Panie wójcie, no, ja nie mówiłem, że źle funkcjonuje na naszej gminy. No, między innymi jednym warunkiem tego, żeby to funkcjonowało, było zawarte porozumienie. Ja już to tłumaczę wiele razy, że to o to chodzi. Ja podaję, co wynika z dokumentu. Natomiast jeżeli radni, którzy prywatyzowali służbę zdrowia, na dzień dzisiejszy narzekają, mówią, że powinna być publiczna, to wyrażają swój pogląd, prawda? No ja wyraziłem swój pogląd również i polegał na tym, że powinna być ilość podmiotów, które świadczą usługi medyczne na terenie naszej gminy, w takim zakresie, w jakim gmina ponosi odpowiedzialność za realizację opieki medycznej dla naszych mieszkańców. Powiedziałem na początku, że ja osobiście jestem bardzo zadowolony z opieki lekarza rodzinnego, który wykorzysta. I przykład jeszcze raz nie zamierzam się do miała żadnego innego.
Natomiast na przykład tu rozumiem tych mieszkańców, którzy przychodzą do lekarza, no, dostają ciągle kogoś innego. Natomiast obiekty należy zawsze tak, one są nasze i nic na ten sposób nie poradzimy. Dziękuję, to jeszcze musimy. Proszę, ja dalej wrócę do tych meritów. Ileś tam rad, 4 lata, nie wiem, pani może lepiej pamięta, albo 5. Pierwsza w nocy, w Wigilię, telefon włączony, używany. Przyjali chłopaki z wypadku, zmarznięci, zmokrzy. Północy straciłem, zanim jakiś konserwator przyjął urogomił, to bo pani nie było potrzeby do używania. Za tydzień był Sylwester, ta sama noc sylwestrowa. Ci ludzie jeżdżą praktycznie czasem dzień i noc na wschód i przyjeżdżają do zimnego, do zimnych pomieszczeń i mówią, panie Adamie, rób pan coś. Teraz się sytuacja znowu zaczyna. Jak słyszę, jak pani mówi, że tyle tysięcy ludzi tam pani przyjęła i teraz nie pasuje pani rozliczenie z wodą, moje zdanie to powinno być 30% na 70%, a pani żąda odwrotnie. Przecież jak tyle ludzi przejdzie, nie każdy wejdzie do tej ubikacji tam, no to masa miejsca. W porównaniu do publicznego zakładu to są początki. I mi się wydaje, że to rozliczenie jakby było 50 na 50. I już znowu problem, no bo pewnie trzeba całą wodę przerobić, bo pani żąda miasta. Dziękuję, proszę bardzo. Pan mówi? Więc jeśli ja się nie uchylam, płacę, naprawiam. Szkoda, że pan nie mieszka w Porąbce, mogłabym zadzwonić panie Adamie, bo mi się coś dzieje. No sorry, naprawdę żałuję, że pan Adam nie mieszka w Porąbce, bo myślę, że również ze strony pana byłaby pomoc dla naszego ośrodka. Naprawdę. Natomiast jeśli chodzi, to już tak gwoli wtrącenia. Natomiast jeśli chodzi o rozliczenia wody. Proszę pana, myje się ręce po każdym pacjencie i pacjent rzeczywiście może korzystać z WC. Natomiast my nie udzielamy usług całodobowych, gdzie no, człowiek musi wziąć kąpiel, musi skorzystać z takich czy innych mediów. I zaczęliśmy skrupulatnie. A żadnych kąpieli nie ma. Ja nie wiem, ja nie mówię, czy są, nie mówię, że nie ma. Może pani popatrzeć, proszę, ale natomiast, panie Adamie, skrupulatnie piszemy rozliczenia wody. Skrupulatnie bardzo. I wynika z tego, że w okresie od 7 rano do 7 wieczora, do 18 wieczór, wtedy, kiedy funkcjonują dwa podmioty, to zużycie wody jest w granicach 1 kubika. Natomiast za całą noc również często się zdarza, że jest w granicach 0,5 kubika czy więcej. Natomiast za 11 listopada to zużycie wody, wtedy kiedy polimet w ogóle nie funkcjonował, było w granicach 3 kubików. I tak się często zdarza w weekend, czyli w sobotę i w niedzielę. Więc trudno, żeby polimet pokrywał koszty funkcjonowania innego podmiotu. I nie widzę innej możliwości, jak zrobienie podlicznika. No nie widzę po prostu, dlatego że nie można tego rozliczyć inaczej. W okresach weekendu ten pobór wody jest dużo wyższy niż wtedy, kiedy funkcjonujemy my i pogotowie. Niech pani wyrazi zgodę, że przekujemy 4. Ale panie Adamie, może ja się... Nie będą chciały liczniki. Ja może się odniosę do tego, bo ani pogotowie, ani polimet nie odżegnuje się, broń Boże, od płacenia, bo rozmawialiśmy z jednym i z drugim podmiotem, a sprawa podliczników będzie w niedługim czasie rozwiązana, więc myślę, że już nie ma sensu dyskutować o tym zużyciu, to już będzie po prostu uregulowane. Także to myślę, będzie że najlepsze rozwiązanie. To już a jeśli chodzi o termomodernizację budynku, czekamy po prostu na nabory. Jak nabory ruszą, wtedy po prostu złożymy stosowny projekt do lidera, czyli do Bieska-Białej i myślę, że ten budynek się poprawi. Będzie już trzeba przeprowadzić 4 piony przez pomieszczenia jakoś. Trzeba to tylko zrobić umiejętnie, bo nie może to zakłócać funkcjonowania. Znowu nie było problemu, że tam nie było wejść. A czy kiedyś był? Poczuję się troszkę przekalowana już w tym momencie. Naprawdę. Dziękuję. Dziękuję, zamykam dyskusję. Przepraszam. Panem Stopiakiem, panią doktor. Przepraszam, czy jeszcze są pytania do pani doktor, czy pana doktora jakieś ze strony członków komisji? Nie ma. Czy pani doktor chciała zabrać jeszcze w jakimś temacie głos?
jako dyrektor Polimetu? No tak, ja myślę, że już może na piśmie złożę te rzeczy, które byśmy ewentualnie i uwagi nasze na rok 2016, bo nie chciałabym tej dyskusji już podgrzewać. Myślę, że nie powinno tutaj już emocji być więcej. Nim złożę życzenia, to jeszcze chcę powiedzieć, że miałam w ręce taki numer Gazety Zabrzańskiej i tutaj są dla mieszkańców takie świetne, taka świetna, że tak powiem, ściągawka dotycząca, jak się zachować w przypadku ewakuacji. Weźmy pod uwagę Państwo wszyscy ten czas, w którym działamy, bardzo trudny dla nas wszystkich, dlatego że to, co się dzieje wokół, sytuacja geopolityczna Polski, sytuacja zewnętrzna nie jest ciekawa i myślę, że zarówno Polimet, który wykonuje usługi medyczne, jak i pogotowie ratunkowe, musimy również przygotować się na okres kryzysu, okres bardzo trudnych działań. I jeśli by się coś takiego wydarzyło, ja myślę, że tutaj wspólnie należy podjąć działania i rzeczywiście przygotować dla pacjentów taki zakres wiedzy i działań, jak należy się zachować i co robić, bo nikt z nas tak naprawdę tego nie wie, więc ja bym bardzo prosiła, żeby emocje może troszeczkę już opadły i zostawię to może, żeby pokazać jako, że tak powiem, przykład. Natomiast ponieważ odchodzą święta, chcę, żebyśmy wszyscy mieli świadomość dobrodziejstwa czasu, w którym żyjemy i pokoju, żebyśmy wszyscy mieli dla siebie przede wszystkim dobre przesłania i życzliwość, bo co z tego, że będzie świetnie, jak będziemy wszyscy chodzić niezadowoleni, a potem za jednym zamachem wszystko się, że tak powiem, rozpływa. I życzę Państwu zdrowia, spokoju i radości, i żeby ta współpraca wzajemna układała się naprawdę dobrze, bo uważam, że jest modelowa, a dzięki temu i my jako personel i nasi pacjenci, myślę, że mają naprawdę luksus, jeśli chodzi o korzystanie z usług zdrowotnych. Także bardzo dziękuję za opiekę całodobową panu dyrektorowi pogotowia, bo to jest również bardzo cenne dla naszych pacjentów, to nie muszą jechać do Bielska. I dziękuję za uwagę. Dziękuję i za zaproszenie. Bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz oddam głos panu dyrektorowi bardzo. Szanowni Państwo, jednej rzeczy do pana, może zacznę do pana Ignaca. Myślę, że gdzieś ktoś. Umowa na Państwowe Ratownictwo Medyczne, która została zawarta w ośrodku zdrowia w Podziewicach do września tamtego roku, faktycznie, tak jak pan powiedział, wielkie pogotowie nie dostawało kosztów związanych. Była to tylko umowa na Państwowe Ratownictwo Medyczne. Za Państwa sprawą, pozwoleniem we wrześniu, 1 września 2014 roku otworzyliśmy nocną świąteczną opiekę medyczną i od tego dnia poprosiliśmy Urząd Gminy o wystawianie nam faktur za światło, wodę, gaz. I od tego czasu wszystkie media, które powstają w Ośrodku Zdrowia w Kobiernicach, czyli od dnia otwarcia konkurencyjne, jak Państwo powiedzieliście, różnica polega na tym, że nie traktujemy. Pacjent ma prawo wyboru lekarza. Otwarcie podmiotu innego niż Polimet spowodowało tylko to, że pacjenci mają możliwość wyboru. I nie my określimy, czy tych pacjentów będzie, czy ten pacjent przyjdzie do Polimedu, czy do przychodni lekarza rodzinnego w Kobiernicach, tylko pacjent wybierze tam, gdzie ma usługę i jakość tej usługi go zadowala. I to jest jedna prawda, że to nie jest tak nakazowo, że pójdziesz dzisiaj do Polimedu, czy jutro pójdziesz do pogotowia. Tam, gdzie wybierzesz, tam masz. Od dnia powstania nocnej opieki świątecznej do dnia dzisiejszego, to jest już trochę więcej jak 12 miesięcy tego roku, pacjentów, którzy skorzystali z tejże nocnej opieki świątecznej działającej od godziny 18 do 8, jest już ponad 3,5 tysiąca mieszkańców, którzy w te godziny skorzystali. Mając na uwagę od września rzecz, która pokazywała nam się, ja wiem, że nikt z Państwa prowadzących swoją działalność nie lubi w cudzysłowie konkurencji. Mieliśmy otwarcie przychodni lekarza rodzinnego jako konkurencji dla kogokolwiek. Otwarliśmy zakład za zgodą Rady Powiatu
otwarliśmy przychodnię lekarza rodzinnego. Wydaje mi się, że czas, w jakim ona pracuje i sposób, w jaki ona pracuje, jest tylko jakby nakierunkowany przez nas. Ja bym chciał, żeby już Państwo nie mówili, że nie płacimy za nic. Od września tamtego roku wszystkie rachunki, jakie zostaną wystawione przez Urząd Gminy, są płacone. Ja sobie nie przypominam awantury z panią prezes, panią doktor Gilowską na temat ilości wody. Nasza sugeracja moich służb technicznych była taka, żebyśmy każdy z nas płacili za sposób zużycia. Na dzień dzisiejszy, jak rachunek wynosi 20 zł, 15 zł płaci pogotowie, 5 zł płaci Polimet. I tak jest na chwilę obecną i żadnego rachunku urzędowi gminy żeśmy nie zakwestionowali. Jedynie co prosiliśmy, ażeby rozdzielić, jeżeli będzie takowa możliwość, zużycie wody, żeby nie powstawały jakiekolwiek domówienia. I to była moich służb technicznych sugeracja. Prąd jest rozdzielony, zrobiony na własny koszt. Notabene ponosimy prąd, płacimy za pana, który też jako dzierżawca korzysta i któremu bardziej ten prąd jest potrzebny na tym korytarzu niż my, czyli za stomatologa. Cały korytarz jest na liczniku bielskiego pogotowia. Nikt z tego tytułu nie robi krzyku ani z wady, bo wiemy, że jest to problem, jeżeli chodzi o rozdzielenie. Gaz, mamy swój licznik i w tej chwili tak wygląda, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Jak otwieraliśmy nocną świąteczną we wrześniu, gmina zainwestowała 50 tysięcy złotych plus swoje prace w adaptację pomieszczeń po lewej stronie na nocną świąteczną. My do tych pomieszczeń za kwotę prawie 100 tysięcy zrobiliśmy wyposażenie na nocną świąteczną. Gdy wymyśliliśmy jako publiczny zakład razem ze sprzętem medycznym, 100 tysięcy złotych razem ze sprzętem medycznym. Gdy wymyśliliśmy jako bielskie pogotowie, że otworzymy POZ, czyli przychodnię lekarza rodzinnego, to znając sytuację i wiedząc, co chcemy, za zgodą gminy, o którą wystąpiliśmy, wyremontowaliśmy we własnym zakresie całą prawą stronę, począwszy od zespołu ratownictwa, zakładając wszystkie, wymieniając całe elementy grzewcze, łącznie z piecem, łącznie z remontem pomieszczeń. Cały koszt adaptacji samych prac budowlanych, była to kwota 110 tysięcy, które poszły w majątek, tak jak pani dyrektor powiedziała, inwestycje w środek trwałe opcji. Jest takowa możliwość, umowę nie mamy na rok, funkcjonuje to dla państwa mieszkańców, my jako podmiot leczniczy chcemy z tego korzystać. Kolejne rzeczy daliśmy, wyposażenie, cały koszt inwestycji w tym roku jakby w część pierwszego piętra, to jest kwota 160 tysięcy wyłożona przez bielskie pogotowie. To, co Państwo ostatnio, za co Wam bardzo dziękuję, podnieśliście na Radzie, czyli wydzierżawienie nam gruntów pod budowę garaży z prawdziwego zdarzenia, pod te dwie karetki, które tam stoją, jedna w ramach POZ-u, druga w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nawet w dniu dzisiejszym, bo idzie to krok po kroku, uchwała się uprawomocnia. W dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do starostwa o przepisanie pozwolenia na budowę z gminy Porąbka na bielskie pogotowie, gdzie koszt wyszacowany jest na 150 tysięcy budowy garaży. Przejmujemy to jako bielskie pogotowie, będziemy budować garaże za swoje środki, bo uważamy, że jeżeli gmina idzie w planie inwestycyjnym na budowę parkingu, porządkowanie terenu wokół tej przychodni, więc należy już teraz, mając kanalizację, przesunąć się z garażami do tyłu, mając w obecności przedszkole, które też współpracuje się, przyjeżdżają tam rodzice, przenieść garaże do tyłu, żeby jak i rodzice mieli dobry dostęp do przedszkola, do przychodni, do wszystkiego.
Pacjentów, tak jak powiedziałem, przybywa nam. Ja nie traktuję Polimedu w żaden sposób jako złej konkurencji. Jest zakład, funkcjonuje, jest wolny rynek. My z tego tytułu nie płaczemy. My jesteśmy zakładem publicznym. Naszym organem jest starostwo powiatowe. Na 11 miesięcy nie mam strat z tytułu rozszerzenia działalności. Nie jestem zadowolony, tak jak Państwo radni, żeście powiedzieli, nikt z nas nie jest zadowolony ze współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzisiaj nie wiemy nic. Jaki będzie? Wiemy jedno, że plan rzeczowo-finansowy na nocną świąteczną nagle zostaje obcięty do czerwca i nie ma nikt pomysłu, co będzie dalej. Dzisiaj pokazał się tak na 200-stronicowe rozporządzenie dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej z nowymi zmianami. Państwowe ratownictwo kolejny raz założone jest do cofnięcia się, czyli do uszczuplenia środków finansowych na państwowe ratownictwo. Tak wygląda na dzisiaj. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na koniec listopada powinniśmy mieć plany finansowo-rzeczowe. Wyglądają one makabrycznie, ale nie jestem tu po to, żeby płakać. Tak jak Państwo żeście sugerowali, dbając o naszych pacjentów i na naszych mieszkańców wszystkich, tych trzech przynajmniej gmin, Kozy, Wilamowice, wystąpiłem z prośbą, zakupiliśmy, gmina Wilamowice i gmina Kozy wyasygnowały pieniądze na zakup sprzętu. Jest to kompresor do urządzenie do kompresacji klatki piersiowej, urządzenie, które w normalnym rytmie kosztuje 70 tysięcy złotych. Te dwie gminy plus środki pogotowia pozwoliły nam poprzez pomoc starostwa, dlatego że uczestniczy nie pomogli bezpośrednio nam, bo nie mogą, pomoc przekazali do starostwa, my te pieniądze zabraliśmy. Jedna i druga gmina wyłożyła środki na zakup tego urządzenia, które służy, ono już pracuje na tym terenie, pracowało przy tych młodych ludziach, przy tym ostatnim zdarzeniu, no takie urządzenie wyglądające jak kompresor do masażu, gdzie ratownicy, to też tylko ludzie, mają prawo się zmęczyć, to urządzenie może przez godzinę czasu samo pracować i masować mięsień sercowy. Gmina Kozy i Wilamowice złożyły się na tą pomoc, doposażając karetkę działającą na terenie naszych gmin. Ja Państwu za pomoc dziękuję. Nie chciałbym, żebyśmy już obracali się cały czas, że coś nie płacimy, dlatego że nie jesteście Państwo jedyną odosobnioną gminą. Za to, tak jak jeszcze raz powtarzam, dziękuję. Natomiast są gminy, gdzie stacjonują zespoły państwowego ratownictwa i my w dalszym ciągu nic nie płacimy i nikt nie pyta. Był to czas, tak sobie trzeba powiedzieć, że dla samorządów było fajnie mieć karetkę w swojej wsi, a jak ona była przekazywana, to wtedy w tym czasie rady gmin dawały nam pomieszczenia, w których mieściliśmy się. My do września tamtego roku, mając tylko i wyłącznie kontrakt na Państwową Ratownictwo Medyczne, oddawaliśmy Państwu tą darmowe pomieszczenia w jednej prostej usłudze. Pacjent, który nie powinien być załatwiany w miejscu stacjonowania zespołu, też jak trafił tam do tego obskurnego pomieszczenia, którego nazywano w cudzysłowie ambulatorium, też został załatwiany. Więc wydaje mi się, że działało to w dwie strony. Z tych środków, które Państwo ponieśliście, na pewno nie osiągnęliśmy ani zysku, ani nie chlubiliśmy się tym, bo zostawiliście to dla własnych mieszkańców, nam jako jednostce. Dlatego, tak jak powtarzam, podstawowa opieka lekarza rodzinnego działa. Kartkę, którą przekazałem jako informację, tyczy się o lekarzach. Sposób funkcjonowania mamy taki, jak sobie wypracowaliśmy w zespole do spraw POZ-u. Funkcjonujemy troszeczkę inaczej, pokazując, że też można, ale pokazując pacjentowi. On ma prawo wyboru, dostępności. Zrobiliśmy w tym krótkim okresie czasu funkcjonowania od kwietnia. Może dla jednych to jest dużo, dla innych mało. Zrobiliśmy 3 białe niedziele. Przy badaniu cukru
cztery osoby, może mówię tak jak mówię, dla Państwa to są może małe liczby, czterem osobom lekarz, który badał cukier i badał pacjenta, stwierdzono cukrzycę w trakcie leczenia. Pozostają pacjenci. Przy badaniu cholesterolu kilku pacjentów zostało skierowane do leczenia na oddziały poprzez ten proste, najprostsze badanie cholesterolu. Jest ten ośrodek dobrze wyposażony, tak jak pani prezes tu powiedziała. Tam też w Kobiernicach znajduje się aparat do USG, do robienia wszystkich badań USG. Znajduje się holter jeden, znajduje się holter drugi, nie mając poradni specjalistycznej. Znajduje się EKG, które jest połączone jakby z polsko-amerykańską kliniką serca, z którą my mamy podpisaną współpracę. Pacjent z podejrzeniem zawału, z zawałem jest konsultowany bezpośrednio po wysłaniu EKG do Bielska, do PAKS-u. Następuje momentalnie konsultacja z lekarzem, czy wieść pacjenta bezpośrednio do nich, do PAKS-u, celem inwazyjnego leczenia zawału mięśnia sercowego. To są też nowum, które znajdujemy. Jeszcze raz, za wszystko Państwu dziękuję. Mówię, nie robicie to dla mnie, robicie to dla swoich mieszkańców. Myślę, że tak jak mówię, nie traktujmy współpracy z Polimedem jako konkurencji. Niech każdy sobie swoją rzecz robi, a pacjenci wybiorą i ocenią. A tak jak mówię, każdy z nas chce płacić albo za rzeczy, które zużywa. I tak jak pani prezes powiedziała, chcę płacić za wodę, którą zużywa. Ja nie będę się licytował, czy zużyliśmy jeden kubik wody więcej, czy mniej. Dostajemy dzisiaj przeliczenie, tak jak wam podałem, płacimy. Prosiliśmy, że jak będzie taka możliwość, pan Adam powiedział, że na pytanie, że jest, no jest problem, prawda, bo trzeba rozwalić pół ośrodka. Będzie możliwość założenia liczników, będą założone. Nie będzie, będziemy płacić. Nie róbmy z małych rzeczy problemów. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana dyrektora Walikury, z strony państwa? Proszę. Może bym nawiązać. No jakoś nieszczególnie odkrywczo, bo tak dziękowałem pani dyrektor, tak dziękuję panu dyrektorowi, bo korzystałem już kilkakrotnie, szczególnie z dziećmi, rzeczywiście dni wolne od pracy, z pomocy na pogotowi i zawsze to się odbywało w sposób profesjonalny. Może to jest najlepsze słowo i chyba najlepiej świadczy o odczuciu pacjenta. Tylko w tej dyskusji dotychczasowej zaczęła zastanawiać, ale sobie to zapisałem. Bo tak, pani dyrektor mówi, że nie traktuje Bielskiego Pogotowia i pomocy nocnej, świątecznej jako jakiejkolwiek konkurencji, tylko jako partnera do zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy Porąbki. Pan dyrektor Waligura w tym samym tonie się wypowiedział, że nie ma zwalczania się, nie ma konkurencji, tak jak to rozumiemy, konkurencję na rynku, nie wiem, sprzedawców hot-dogów, tak? Mowa tu o jakimś drobnym problemie, nawet można trudno to nazwać problemem, no kwestią rozliczenia w taki lub inny sposób mediów. Ale wcześniej usłyszałem od radnego Sokaka, że jest konkurencja, że jest problem. No to ja teraz widzę, że chyba tylko u radnego jest problem z jakąś konkurencją, a nie u podmiotów, których rzekomo ten problem ma dotyczyć. Jak tak już idziemy w tym kierunku, panie radny, i wszystko nacjonalizujemy, łącznie ze służbą zdrowia, to może pańską firmę też nacjonalizujemy. Niech będzie państwowe usługi kanalizacyjno-wodne i wtedy nie będzie problemu, bo no drodzy państwo, no bądźmy poważni. To my wspieramy tutaj dyrektorom, że jest jakiś problem między nimi? A w jakim celu, przepraszam? Bo to na pewno nie służy zdrowiu mieszkańcom. Tak. To na pewno nie służy interesom pacjentów. Tyle. Dziękuję. Kto jeszcze z państwa chciał zabrać głos albo jakieś pytanie do dyrektora pana Waligury? Proszę bardzo, pan prezydent. No ja szczególnie czuję się usatysfakcjonowany informacją pana dyrektora, który wynika, że gmina Wilamowice i Kozy jakoś wreszcie zrozumiały te dwie gminy potrzebę wsparcia opieki medycznej, dlatego że to, te dwie gminy również korzystają, znaczy mieszkańcy korzystają również z tej opieki medycznej, a koszty, które jakie ponosiła gmina Porąbka i Pogotowie jakoś tak pozostawały poza zainteresowaniami
tych dwóch gmin, a wiemy doskonale, że w tym zakresie realizacja usług medycznych i mieszkańcy gminy Wielomowice, bogatej gminy Władysławowice i gminy Kozy już będą korzystają zapewne z pomocy opieki medycznej, która udzielana jest w obiektach należących przez gminy Porąbka. I uważam, że nie ma znaczenia, czy jest to pomoc finansowa przeznaczona na utrzymanie obiektu, czy to jest pomoc finansowa przeznaczona na wyposażenie tejże placówki medycznej. I no, jest to bardzo ważne i uważam, że te dwie gminy powinny otrzymać taką informację, w jakim zakresie mieszkańcy tych dwóch gmin korzystają z tej opieki medycznej, która im jest świadczona w kobiety zajmującej. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze ktoś z Państwa chciał na temat służby zdrowia naszej gminy zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam pierwszy punkt. Proszę Państwa, przechodzimy do... Chyba, że Państwo mamy powody z ustępu zapraszania, jeżeli... Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Jeśli chciałby do piątku, to prosimy do 12.